Na otwarcie rundy wiosennej piłkarze Wigier na wyjeździe przegrali 0-2 z Freskowitą Wysokie Mazowieckie. Oba gole w 12 i 30 minucie zdobył Tomasz Jakuszewski. Była to pierwsza porażka Suwalczan w tym sezonie na obcym boisku i pierwsza poniesiona po 11 z rzędu wygranych lub zremisowanych kolejkach. Ta inauguracja nam zdecydowanie nie wyszła i trzeba powiedzieć, że nie zagraliśmy dobrego meczu, ponieważ Freskowita wygrała i to wygrała wyraźnie. Chociaż powiem tak, że wynik jest troszeczkę za wysoki, bo to raczej mecz był na remisowy, bo w zasadzie Freskowita miała 3 sytuacje i wykorzystała 2. My z kolei mieliśmy 2 sytuacje i nie wykorzystaliśmy żadnej, więc mecz był raczej walka w środku pola i mało sytuacji podbramkowych. Suwalczanie mieli za dużo strat. Ryzykownie grali przed własnym polem karnym. Przegrali na własne życzenie, ale także dzięki sędziemu, do którego szkoleniowiec Wigier miał sporo pretensji. Uważam, że w kilku sytuacjach po prostu nie kontrolował tego spotkania. Na pewne rzeczy reagował że to zaogniało tylko sytuację na boisku. Przy pierwszym golu błąd popełnił bramkarz Wigiery Łukasz Gikiewicz. Rzut wolny, którego prawdopodobnie nie było i rzeczywiście tutaj wydawało się, że błąd bramkarza, złe ustawienie. No ale tutaj specjalnie bym się ani nie pasił, bo każdy zawodnik w tym meczu popełniał błędy. Akurat tutaj ten był jakby decydujący dla całego przebiegu spotkania, bo akurat w tym pierwszym okresie zaczęliśmy jakby dominować, zaczęliśmy brać ciężar gry na siebie i tutaj my na boisku panowaliśmy i w tym takim dobrym momencie, kiedy te akcje zaczęły się zazębiać, to straciliśmy bramkę, stracona zaraz za chwilę druga bramka, też na własne życzenie, bo to, że wykończenie akcji Freskowity było znakomite, to ja powiem, że my byliśmy w posiadaniu piłki i praktycznie przed własnym polem karnym na własne życzenie straciliśmy. W pierwszej połowie w ataku obok Daniela Ołowniuka grał Białorusin Władysław Pietkiewicz, który zmarnował wyborną sytuację. Po przerwie zastąpił go Bułgar Iwan Todorow. W 85 minucie bramkę zdobył Ołowniuk, ale sędzia jej niestety nie uznał. Z tego, co mi mówią chłopcy, że to nie Ołowniuk jednak strzelił, bo tego to strzelił obrońca. Był naciskany przez Ołowniuka, ale tam nie było ani żadnego pchnięcia. Tak przynajmniej mi deklaruje Daniel. Ja nie wiem, dlaczego miałby kłamać ewentualnie po meczu. W każdym razie nawet zawodnicy Freskowity nie protestowali. Bramka wydawała się prawidłowa. No ale sędzia podjął taką decyzję. I z taką trzeba, myślę, że mam nadzieję, że po prostu tutaj sędzia nie popełnił błędu, a jeżeli popełnił, to szkoda, bo to było 5 minut do końca meczu i czas doliczony, więc jeszcze sporo. Myślę, że tutaj pod względem fizycznym my w końcówce się lepiej prezentowaliśmy od zespołu Freskowity, więc szanse były jeszcze na zmianę rezultatu. Mecz Freskowita-Wigry obserwowali poszukiwacze talentów z Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. To mogło deprymować naszych graczy. No właśnie, ja po meczu rozmawiałem z chłopakami, że po prostu od tego się odcięli, od tego wszystkiego, że rzeczywiście mieliśmy dobrą jesień i to spowodowało, że zainteresowanie tutaj, myślę, że szczególnie zawodnikami Wigier akurat w tym meczu było, bo są to chłopcy młodzi. No rzeczywiście jest spore, żeby po prostu się za bardzo nie spinali, bo to być może, że to wpływa negatywnie na chłopaków. Myślę, że na najbliższym meczu już jakby zapanują na tym wszystkim, bo możliwe, że tam też będą obserwatorzy z innych klubów. Już w ten czwartek znowu na wyjeździe Wigry czeka trudne spotkanie z Sokołem Aleksandrów Łódzki, z którym jesienią wygrali u siebie 1-0. My jedziemy po zwycięstwo, nie ukrywam. Wiadomo, mamy mało czasu, żeby się pozbierać po tym przegranym meczu. To dosyć jest trudna sytuacja. Ja pamiętam ten mecz z jesieni i powiem, że to bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił Sokół. Na pewno będzie to ciężkie spotkanie. Sokół ma do nas 3 punkty
i może po ewentualnej wygranej może się zrównać, więc są bardzo zmotywowani, szczególnie po ostatnim zwycięstwie 3-0 na wyjeździe z Głownem. W suwalskim zespole zabraknie kapitana Tomasza Bajko. Ma naciągnięty mięsień dwugłowy. Dzisiaj pojechał na USG do Białegostoku. Zobaczymy jakie, ale prawdopodobnie w tym meczu nie wystąpi. To jest konsekwencja prowadzenia tych zawodów przez sędziego, że doprowadzał do takich sytuacji no, niebezpiecznych dla zawodników, ale no, trudno, trzeba się z tym pogodzić i myślę, że mamy zawodników, którzy godnie go zastąpią. Trener Kaczmarek wierzy w to, że jego zespół jest na tyle silny i dobrze przygotowany, że w Aleksandrowie Łódzkim jednak sobie poradzi.